Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy w pokoiku. Na kanale Marzenia Marek i słuchajcie, mamy gościa. Właśnie teraz mieliśmy akcję, wiecie, popatrzcie. Jaki śliczny, ale musisz go wypuścić, czekaj. Tak, i tego ale co to jest w ogóle? No nie, czy nie jest nie ślima? Jest to jakiś koń? Nie, koń może nie. Ślima chyba. Siedział sobie tutaj na oknie i się grzał. Ale nie od, wiem, nie od strony widać pokoju. Tego dobrze. Nie widać? No, poczekaj. Może tak. Ostoj. Idziemy, chodź Marek. O, teraz go widzicie. Naprawdę ładne. Go wypuścić. Niech leci. Ej, jak wejść. A ja mam kartę, dobra. Idziemy go wypuścić. Ale wiecie, ja bym go nie złapała, bo ja się takich rzeczy. Ja też tego nie lubię, ci powiem. Dobra, trzymaj kamerę. No. Gościu, papa. Czyli mieliśmy gościa na chwilę. Uwaga. 3, 4 i. Puh, poszedł. No, pofrunął tam. A na drzewo. No to co, uratowałeś mu życie? Tak. Kubeczek się przydał plastikowy, słuchajcie, bo inaczej jak go chwycić, nie mogę. Jej, ale mi grzeje to w stopy. Ciepło. Ciepło. Zobaczcie, jaka ładna pogoda jest. Ciepło, ciepło, gorąco się robi, także zbieramy się, ale ja się muszę przebrać. Było brzydko. Ale dobra. Tylko do południa. Idziemy? Na kolejną przygodę. Ale naprawdę wiecie, jak tutaj grzeje. Parzy mnie w stopy to. No, nagrzało się. No i dzisiaj idziemy tam. Dzisiaj jest piękna pogoda, siedzimy sobie. Ja wam powiem tak, ja nie mogę się tak wystawiać na słońce, ale dziś mogę sobie na to pozwolić, dlatego że jest przyjemnie, jest wiaterek, jak słychać pewnie w tej kamerce. I nie jest upalnie. I siedzimy, zażywamy kąpieli słonecznych. I zobaczcie, co ja mam. 3 chupa chupsy, smak truskawkowy, cytrynowy i pomarańczowy. Ciekawe. Są 3 lizaki i 3 osoby. No, a jak się nałoży tak, że każdy, że wiesz, 2 osoby chcą jeden. A wiecie, że ja nie lubię lizaków. Nie, a jaki byś wybrał smak? A Marek, proszę. Ja słuchajcie, bym wybrał chyba truskawkę, ale średnie nie. A Michasia co by wybrała? Mnie cytryny. Zawsze cytną języki. Ja bym wybrała cytryny, cytrynowy lub a to masz języki na językach. Ale wiecie, to ja bym wybrała też jakiś taki cytrynowy lub pomarańczowy. A pokazuję wam te lizaki, bo my ich na razie nie zjemy. Nagraliśmy TikToka tu na plaży, więc jak ktoś nie widział, to wpadajcie teraz na TikToka. Marek zrobił sztuczkę, Marek czarodziej. Działa. Zadziałała. Pokaż. Nie, tak? Ja na TikToku nie sobie jedno zobaczył. Właśnie, zobaczcie na TikToku, co powstało z lizaka, co znalazł w piasku w ogóle. Może ma mini muszelka. Jaka mini, patrzcie, czy to w ogóle widać, tą mini muszeleczkę? Właśnie się bałam, że ją zgubię. Michasia ma fazę, zbieramy muszelki i z muszelek potem coś powstanie. Wow, jak zupełnie inaczej. Fajnie się siedzi, pięknie, jak to pachnie to od morza. Jak to powietrze jest wspaniałe, przefantastyczne. Dobra. Kończę ten przydługi. Jest pięknie. Naprawdę tu się można zrelaksować. Jak tak patrzysz w to morze, to jest ładnie. Pokażę wam jeszcze. Zobaczcie, a mam przerwę na pyszną lemoniadę, ale zobaczcie, co Marek robi. Słuchajcie, takie to jest słodkie. Ej, lejesz, Marek. Starczy. Ale co, ty nie smakuje ci? Nie, to jest... Stop. Jest dużo cukru i dużo kwasu. Ja wam powiem, że dla mnie ona po prostu była za słodka, ale że kwaśna. Lepsza? No, o wiele lepsza. O. Ale pyszna. Teraz się trzeba ochłodzić. Trochę żeśmy posiedzieli na plaży. Idziemy dalej do Brzeźna na molo. No już jesteśmy chyba w trasie z 3 godzinki. No powiem wam, teraz to jest to. No to idziemy. A gdzie jest M-M-M-M-O? O-M-N. To tu będzie M. Jest. Zaczyna się od Maciek, Magda, Maja, Max, Małgosia, Marcel. O, Marzena jest. Michasia jest bardzo rzadko, nie? Marek... Aczkolwiek się pojawia. Nie ma. Czekaj, Maciek, Max. Ach, jest Marek. O, Marek Klaun. Dzięki. Wesoły, zawsze pozytywny. Marzena lubi się uczyć, pełna talentu. A ty. To by się zgadzało. Dobra, idziemy. Się wracać potem? No właśnie, się wracać to chyba nie będziemy ryzykować. Jesteśmy na molo w Brzeźnie. Nie wiem, czy coś słychać znowu, bo wieje. Uwaga, uwaga. A teraz śnieg. Chcę coś wziąć w ogóle. Bo
pogoda się wydała taka ciemna. No bo zawsze w okularach inaczej, wiesz? No. O nie. Ale jednak w okularach lepiej. Nie było ładnie okularów. Pięknie tu jest. Czy wy to widzicie? Marzenka właśnie do was teraz... Zimno ci jest? Nie. Marzenka do was mówiła do wyłączonej kamery, bo bateria padła. Jak zwykle. Nie, ja tu mam szczęście. No ale jeszcze mówi, ale może coś zdąży powiedzieć. Może, gada, tak. Gada, lampka z jej padła i nagle... Ale ci, którzy nagrywają, vlogują, to wiedzą, na czym ten ból polega. Albo jak braknie miejsca na karcie. Albo właściciele telefonów, nie? Albo właściciele telefonów. Także jesteśmy w... Właściwie to dotarliśmy do Brzeźna, do miejsca. Obeszliśmy sobie tutaj, przypomnieliśmy sobie stare czasy, dzieje. No nie takie stare. 3 lata temu byliśmy tu. Tak, jest akcja. Wynajmowaliśmy tutaj u takich państwa... No, właściwie kwaterę. Pięknie nam się mieszkało, bardzo fajnie. A to u Michasi na vlogach są. U Michasi we vlogach, możecie zobaczyć, jak tutaj byliśmy na wakacjach. To właśnie ale słuchajcie, mogę ci wyszło? Słuchajcie, tu Michasia stawiała swoje pierwsze kroki. Pamiętasz? No, tak, jak cały rok. Tak, no bo tutaj, i tu jeździliśmy ładnych parę lat, także bardzo fajnie nam się tu mieszkało w Brzeźnie. Blisko do plaży, blisko molo, spacerki. No i teraz żeśmy dotarli tutaj, wiecie, z Sopotu piechotką, żeśmy z przerwami na plażowanie. Szliśmy z 3 godziny. Tak mniej więcej to oceniam. No i dotarliśmy teraz, obeszliśmy sobie tutaj kawałek i... No i tak, wiecie, wsiedzimy i podróż. Wspominamy sentymentalna podróż. A teraz czekamy na jedzonko. Dzisiaj mamy w odmianie, bo... Przez kilka ładnych dni jedliśmy ryby, przynajmniej my, bo Michał, że to tam, wiecie, filety, kurczaki. A teraz wszyscy zamówiliśmy pizzę. Michał, ci nagrywa filmik. Dzisiaj rutyna będzie, czy jakaś typowy mój dzień. Na wakacjach, nie? Albo rutyna, co wychodzi w sumie. Wiecie, no, jak zwał, tak zwał, to zobaczycie. A, zobaczcie George'a. A to nie jest w domu. W domu, jakby malutki. Ale nie, myślałem, że to na żywo, kamerka. No, na żywo kamerka to nie. Także, co jeszcze chciałam powiedzieć, że mamy niecny plan, bo jak już się tak najemy, wiecie, tej pizzy, to... Wrócimy sobie tak, jak szliśmy tutaj. Tak, no to piechotką, Maryczku. Słuchajcie, a ja znowu... Ja mam takie wstawki bezsensowne. Nie, naprawdę, no. Słuchajcie, brakuje 5 subskrypcji i u Michała na kanale będzie 555 555. Subów. A po co ci to tak, po co ty to, znaczy, czatujesz tak na to? Bo to taka fajna liczba jest, nie? A to same chcesz piątki. Zrobić zdjęcie temu, print screena. I jeszcze dokończę tylko wam, że mamy niecny plan. Będziemy wracać też pieszo do Sopotu. A jeszcze jakby mi ktoś powiedział z waszych magicznych zegarków, ile... Przeszliśmy? Tak. Ile przeszliśmy tak naprawdę? No ja wiem. Tak? 8,6 km. O, no to ładna trasa. 42 kalorie spalone. Świetnie. No to przyda nam się zjeść coś teraz, a potem to spalić. To na razie. Taka dziwna sytuacja. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Ktoś chyba zaginął w morzu, znaczy w wodzie. I teraz wszyscy wyruszyli w poszukiwania, ale na razie póki co nikogo nie ma. Nie? Tam jest pierwszy łańcuch, drugi, a tam trzeci, aż praktycznie idą w kierunku molo. Molo w Dni Orłowo. Ale niesamowite jest to, że jednak ludzie z plaży się włączyli i od razu wszyscy poszli szukać. Także to jest na pewno pozytywne. Dużo ludzi się zaangażowało, nie? A tam kolejni dołączają jeszcze, widzisz. O, chyba coś kolejnego. No, tu też dołączają kolejne osoby. Także widać, że ludzie są chętni do pomocy w takich sytuacjach. Proszę.
chyba za chwilę straż pożarna przyjedzie, coś mi się wydaje, bo tutaj zaczyna miejsce robić, ludzi przesuwać, bo poszukiwania takie nie dają rady coś. Pani Orłowa, co nie? I Marzenka uświadomiła mi, jak się nazywa ta akcja. Tak? No jak się nazywa? Tak. No to jest w ogóle... Nie no, pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam, proszę. No i to jest... Tak? No nie jest to, ale warto wiedzieć o czymś takim. To jest taki sznur życia, że ratownicy po prostu wzywają... ludzi z plaży. Z plaży ludzi do utworzenia takiego sznura. Łapiemy się za ręce, rozstawiamy szeroko i idą jeden przy drugim. No tu chyba z 50 osób, nie wiem czy Marek to pokazywał. A gdzie więcej tam? Ze 100 było, tak, ponad. Trzy takie po były sznury. Krok po kroczku idą wzdłuż tutaj morza. No oni jak widzieliście, nie trzeba powiedzieć, najpierw szli w kierunku od plaży prostopadle w kierunku morza, a potem się rozdzielili, bo już się robiło głęboko, bo widać, że było potem wody i szli już w potem mola, tak. Jakby w kierunku linii Orłowo. No. Chyba dwa szorby. Ale jak widać wszystko, akcja się toczy, ale jak się to skończy, nie wiadomo, podobno jakaś kobieta. No. Tyle wiadomo, gdzieś tam ludzie, wiecie, szeptem od razu się roznoszą takie. No, także to jest niestety kontakt z wodą. No, także trzeba uważać, musi być ostrożni, nawet wytrawny pływak, wiecie. A tu cię może, bo tak jakoś... daj. Może pan złapać jakiś skurcz. No, no. To się nagrzeje na plaży, różnie, bo jest ciepło. No, czasami po prostu gdzieś bulkniesz i koniec, nie? Także trzeba uważać, jak jesteśmy z kimś, to żeby nas też obserwował, a tym bardziej na dzieci uważać. No, bo to w ogóle. Ale to jest... No w moim słowniku nowość, w ogóle no wyszukałam tego, nie? Na internecie, że jest coś takiego jak sznur życia, lina życia, różnie to też tam nazywa. Kiedy są takie sytuacje, że ludzie znikają, bo gdzieś schodzą, nikogo nie informują i potem się robicie, tak jak w górach, wielkie zamieszanie, poszukiwania, a ten ktoś na przykład nawet nie wie, że go szukają. Ja w ogóle takiej historii słyszałam właśnie, że też zaginął 6-letni chłopczyk, mama wezwała służby, właśnie spanikowana, bo bawił się na plaży, gdzieś do wody, ostatni raz widziała go w wodzie, a okazało się, że on się po prostu na innej plaży bawił. No, i się tak znalazł, także to też jest potem, nie? Chwila nieuwagi. Dobra, idziemy. A my już jesteśmy na molo w Sopocie. A to się nagrywa? Tak. Na molo, nie w Sopocie, coś nie, tylko w Orłowie. Tym, w Orłowie. Tu nic nie widać, wiecie, bo to, nie wiem, czy w ogóle coś słyszycie, ale dobra wiadomość. Tak, szczęśliwy finał akcji ratunkowej na plaży w Sopocie. Właśnie przeczytałam. A gdzie to piszą? Na... Metropolia. Czekaj, Trójmiasto.pl. No. I że ta kobieta właśnie wyszła się kąpać, dwie godziny, znaczy o 11.30, do 13.30 nie wróciła do swojej mamy, do domu. No okazało się, że odnalazła się godzinę później, niczego nieświadoma, dotarła sama do domu. No, oczywiście akcja z frytkami, nie? Tak jak można, nie wiem czy to było nagrane, czy jak można mówiła. Poszła się kąpać, no i nie wracała i... Matka zgłosiła, że na plaży jej nie ma, pewnie gdzieś w wodzie i tak dalej. Straż pożarna, no dużo ludzi było zaangażowanych. Pogotowie ratunkowe, wodne pogotowie. Turyści przecież. Turyści wszyscy, którzy chętnie pomogli. Także no. No ale niekiedy tak też jest, że niestety finał ale jest telefon, tragiczny. Telefon, nie? No dziwnie, znaczy wiesz, jak może szła się, widocznie gdzieś tu musiała mieszkać, jak szła się kąpać, nie brała telefonu może. Nie wiem. Co miała z tym? Nie będziemy już dochodzić. Wiecie. W każdym razie koniec tej historii jest szczęśliwy, ale uważajcie nad wodą, uważajcie. Jesteśmy już w hotelu, jest późno, kolejny dzień za nami, wędrówki, spacerów, plażowania, wszystkiego po trochu. I jeszcze wam chciałam pokazać, teraz zabieram się za pielęgnację wieczorną, zmywanie tego, nakładanie różnych innych rzeczy, a później będę montować filmik. Oto co wykorzystam dzisiaj, to dzisiaj tak, zrobię sobie z bielendy taką maseczkę z konopi siewnej. Ale suchej i wrażliwej, na dwa zastosowania jest, aczkolwiek ja wam powiem, mnie taka porcja wystarcza na jeden raz nakładania. To jest maseczka, którą się po prostu zmywa i jest to wegańska maseczka nawilżająco kojąca do cery suchej i wrażliwej. Łagodzi podrażnienia, redukuje uczucie suchości, z czym ja walczę. No i po 15-20 minutach zmywamy letnią wodą. Taką też mam maseczkę, ją kiedyś dostałam chyba w Douglasie, taką próbkę Fresh, nie miałam jeszcze tej maseczki. To jest taka maseczka różana, typowo nawilżająca, więc... chyba ją zostawię na kiedy indziej, a teraz robimy takie właśnie
ukojenie, powiedzmy. No i takie żelowe pod oczy mam jeszcze dwie maseczki z Hollywood Skin, hydrożelowe, ta jest z witaminą E, a ta niebieska z prowitaminą B5 też, także no nie wiem, której użyję, ale taki zestaw na dziś. A my będziemy się z Wami żegnać, dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Pamiętajcie o ostrożnym odpoczywaniu nad wodą, różnego rodzaju wodą, czy to morze, czy jezioro, czy staw, czy rzeka, czy basen. Bo dzisiaj mieliśmy w tym odcinku taką, no, niepokojącą przygodę, ale przygodę, zdarzenie, ale które zakończyło się jednak bardzo, no, szczęśliwie, aczkolwiek trzeba uważać, prawda? Bo jak to mówią, licho nie śpi. Taka sytuacja powoduje, że ktoś, kto by potrzebował pomocy, jest zablokowany z racji tego, że ludzie szukają kogoś, kto na frytkach nie siedzi i no jest właśnie, nieświadomy. Troszeczkę, no chyba brak porozumienia i kontaktu wspólnego, nie, z osobą. No, myśmy to analizowali, jak to mogło być, no ale wiecie, to takie analizy to sobie można wsadzić głęboko. No właśnie. A tu się robi film do Michasi. A co tutaj montujemy? Rutynę wakacyjną? Tak. No to jestem ciekawa, co tam będzie w tej rutynie. A to wpadajcie na kanał Michasi. Misia i ja, to już wiecie. Także teraz ja przejąłem kamerę na koniec, no i co, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym odcinku, czyli sobotę, poniedziałek. Wtorek, sorry. Nie, ale to Marek, zawsze masz z tym problem, to daruj sobie, wiesz? No wiecie co, bo to jest właśnie, dobra, myli mi się, nieważne. Dobrze. Ale już za dwa dni, o. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, wpadajcie na TikToka, zapraszamy Was tam namiętnie, odcineczek. Także zoomowałeś teraz? Nie, rozzoomowałem. Aha, i cóż, miłego... Miłych wakacji. Miłych wakacji nadal, każdego dnia. O, miłego poczucia. A tu właśnie, zobaczcie, tak? Koszulki. Ale nie, to w ramach wakacyjnej rutyny. Ale to możecie zobaczyć u Michasi na kanale. No to na razie, pa!